Dobry wieczór Państwu, witamy w Biznes Polska. Dziś porozmawiamy o tym, co dzieje się na świecie. Rzadko słyszymy ostatnio o tym w polskich mediach, a warto się skupić na kilku tematach. I jednym z nich będzie zielona transformacja, bo dochodzą nas pogłoski, że czeka nas szok, jeśli chodzi o to, co ogłosi Komisja Europejska. I między innymi na ten temat porozmawiam z doktorem Cezarym Mechem, ekonomistą, prezesem Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych UMFE. Dobry wieczór panu. Witam państwa serdecznie. Zanim przejdziemy do rozmowy, zapraszam na krótki felieton, który naświetli nam temat. Dziś do Brukseli przyjechali rolnicy belgijscy, francuscy, włoscy, hiszpańscy i irlandzcy. Protestują przeciwko zielonej polityce i regulacjom Unii Europejskiej dotyczącym rolnictwa. Również przeciwko importowi płodów rolniczych z Ameryki Południowej i Ukrainy. Do stolicy Belgii wjechało ponad 1000 ciągników, które zablokowały plac Luksemburski przed Europarlamentem. Tam o godzinie 10 w pobliskim budynku Rady Europejskiej rozpoczął się szczyt w sprawie wieloletniego budżetu Unii. Zielona transformacja w rolnictwie, nowe wymagania i wymogi dotyczące emisji azotu i jakości wody wprawiają rolników w rozpacz. Bez wątpienia ostry protest jest zimnym kubłem wody wylanym na rozgrzane głowy ideologów Green Dealu. Strajkują rolnicy w całej Europie. Głównym winowajcą jest zielona transformacja. Pojawiają się pogłoski, że już 6 lutego Komisja Europejska ma zamiar ogłosić redukcję produkcji dwutlenku węgla o 90% do roku 2040. Wtedy zapłacimy wszyscy i to kwoty idące w setki miliardów rocznie. Całkowite zużycie energii musiałoby spaść o 34% w porównaniu z 2015 rokiem, a zużycie paliw kopalnych spadłoby o około 70% w porównaniu z obecnym poziomem. Pomysł wsparła koalicja 11 krajów, która wspiera szaloną politykę klimatyczną Unii Europejskiej. Pod koniec stycznia wysłały w tej sprawie list do Komisji Europejskiej. Wśród sygnatariuszy znalazły się władze m.in. Niemiec, Francji, Hiszpanii i Holandii. Optymizmu nie tracą producenci wiatraków, solarów, pomp ciepła czy elektrycznych samochodów. Cała reszta mówi, że jest to nie tylko niewykonalne, ale całkowicie destrukcyjne dla unijnej gospodarki. Coraz więcej mieszkańców Unii Europejskiej zadaje pytanie elitom brukselskim o motywację. Czy chcecie pogrzebać europejski przemysł, rolnictwo i usługi? Zredukować produkcję rolniczą, produkcję samochodów, stali, węgla i energii? W co grają europejscy urzędnicy? Przyjęcie pakietu Fit for 90 będzie prowadzić do ubóstwa energetycznego Polaków, obniżenia konkurencji polskiej gospodarki, wzrostu bezrobocia i wyraźnego zmniejszenia konsumpcji. Pojawiają się pogłoski, że 6 lutego, kiedy dojdzie do dosyć dużych zmian w spółkach energetycznych w Polsce i możemy się spodziewać, że polscy dziennikarze skupią się m.in. na tym temacie, w Komisji Europejskiej zostanie prawdopodobnie ogłoszony plan redukcji o 90% produkcji dwutlenku węgla do roku 2040, więc dociskają pedał gazu nasi unijni urzędnicy, pomimo tego, że strajkują rolnicy w całej Europie i to są już strajki, które można powiedzieć są dosyć brutalne. Widzimy ogień, widzimy blokady, rozsypywanie ziemi, blokowanie dróg. Protesty będą. Gorzej jest to, że tak nie do końca zauważamy konsekwencje tej całej polityki. Najbardziej mnie, przyznam się szczerze, ostatnio tam tak rozbawił taki artykuł na stronie gazety, gdzie zostało tak dramatycznie przedstawione, jak to kontenerowiec z samochodami elektrycznymi z Chin po prostu zmierza do Europy. No i nie tylko zniszczy europejski przemysł samochodowy, no ale i na tą naszą nawet tą Izerę. No, zaraz, Izera miała być budowana we współpracy z Chińczykami, więc tutaj raczej by zyskała na tych chińskich technologiach, które ostatnio pochwalił Elon Musk i powiedział, że oni nas już wyprzedzili.
Tak, jeszcze nie tak dawno żeśmy mówili, jak to po prostu Tesla kwitnie z powodu właśnie tej zielonej rewolucji, no, że wartość kapitalizacji Tesli to jest równa wartości wszystkich koncernów, a teraz się dowiadujemy, że no, Chińczycy już produkują więcej. Tesla jest mniej więcej tym, czym była Nokia, 40% udziałów w telefonach komórkowych i gdzie jest Nokia. Tak, ale jeśli chodzi... Tak będzie prawdopodobnie z Teslą, patrząc na to, jakie ceny i jakie technologie proponują nam chińscy producenci samochodów elektrycznych. Tak, a to powiedzmy właśnie, jakie te ceny i dlaczego powiedzmy ten tak pilnie jest obserwowany powiedzmy ten statek, który przecież to jest całkiem symboliczne, parę tysięcy samochodów. Symboliczne z jakiegoś, z jednego punktu widzenia, bo nagle już nie zauważamy, że my powiedzmy bronimy się, nie pozwalamy, nie wpuszczamy. Co jest jakąś taką przemianą, ale równoważny Tesli, przynajmniej jeśli chodzi o The Economist, stwierdzenia samochód chiński, no, kosztuje 12 tysięcy dolarów. Tesla kosztuje tam 36. Z tego wynikałoby, że te samochody chińskie są trzykrotnie tańsze. I co jest bardziej charakterystyczne? To jest bardziej charakterystyczne jest to, że koncerny nie tylko w Polsce, ale też w całej Europie, zwłaszcza koncerny niemieckie, są zmuszane do przechodzenia i budowania samochodów elektrycznych. Ba, oni nawet je budują i produkują w Chinach. I co jest charakterystyczne? To dążenie do zysku, a z drugiej strony ukazujące olbrzymią kosztowność i nieefektywność już Europy doprowadziło do tego, że im się opłaca bardziej nie sprowadzać części z Europy, nawet do tych europejskich samochodów, tylko produkować je w Chinach. I też jest podana charakterystyczna cyfra, że wszystko, co produkuje się w Chinach i to się opłaca dla wszystkich koncernów nastawionych na zysk, jest o 30% tańsze. Więc jest sprzeczność. Jak 30% tańsze, jak pan mówi, że tutaj 12 tysięcy, 36 tysięcy i jakby było 66%. Ale nie, to jest wyprodukowanie, ile kosztuje w Chinach. Tych samych części, które się produkuje w Europie. O 30% taniej, co sprawia, że jesteśmy w takiej pułapce. Bo jeśli koncerny są nastawione na zysk, to co robią? To się nazywa pułapka zielonej transformacji, panie doktorze. Nie tylko zielonej. 6 lutego, panie doktorze. Proszę? Redukcja o 90%. Damy radę? No, trochę kpię, ale oczywiście, trochę chyba nie damy rady. Cele można sobie postawić, ale pytanie właśnie jest w jakim celu? No, takim celu, żeby okazywało się, że wyprodukowanie wszystkiego, dosłownie wszystkiego będzie tańsze w Chinach, parokrotnie tańsze. Ponieważ inne kraje nie respektują tego dążenia takiego świetlanego, ochrony klimatu, ochrony nie wiadomo kogo, tylko po prostu nie dostosowują się do tych norm. Co jeśli sprawia, chodzi o ten ostatni komunikat amerykańskiej administracji a propos tego, że nie będzie zwiększanie mocy eksportowych amerykańskiego gazu, to jest wpisanie się w tą zieloną transformację? Bo protestują amerykańscy producenci węglowodorów, liczne stowarzyszenia. O co chodzi w takim razie? Wpisują się Amerykanie w narrację zielonej transformacji? Pamiętajmy, że tym głównym beneficjentem wysokich cen gazu, no to nie jest wcale Rosja, ponieważ głównym producentem są Stany Zjednoczone. I one przez długie lata stosowały taką taktykę, żeby przyciągnąć tą tanią kosztami energii, przyciągnąć koncerny do produkcji w Stanach Zjednoczonych. Z drugiej strony to też okazywało się, że życie w Stanach Zjednoczonych było również tańsze. Później nastąpiło to otwarcie, częściowe otwarcie, ale pamiętajmy, w Stanach Zjednoczonych ceny gazu są niższe dla takich Kowalskich i Smithów i kogokolwiek. Niż dla Millerów. Tak.
I jeśli się ograniczy eksport, to więcej się produkuje w Stanach Zjednoczonych. Przy czym to też jest taka podwójna pułapka, ponieważ należy pamiętać, że jeśli patrzymy o węglowodory, a oczywiście kluczowe to jest ropa naftowa, to ona jest najtaniej wydobywana wszędzie indziej. Tylko fakt, że na tym etapie jeszcze jakiejś przewagi amerykańskiej można, blokowane jest wydobycie w Iranie, blokowane jest wydobycie ponieważ są sankcje w Wenezueli, która ma zresztą największe złoża ropy naftowej na świecie, to sprawia, że ta cena jest bardzo wysoka. Ona jest również wysoka z powodu zielonej rewolucji. Bo my patrzymy na ceny energii, na to, że musimy płacić coraz wyższe rachunki, coraz mniej się Europie opłaca produkowanie czegokolwiek z tego powodu, że mamy konflikt z Rosją, nie chcemy kupować od Rosji. Ale przecież głównym problemem długoterminowym to jest to, że koncerny energetyczne przeznaczają, już obecnie spadły ich nakłady inwestycyjne o połowę. Czyli koncerny wpisały się w zieloną transformację. Tak, panie doktorze, 90% redukcji. Ja bym chciał zapytać, ile to będzie kosztowało Kowalskiego? Bo do tej pory Kowalski był chroniony przez polityków poprzez tarcze, jeśli chodzi o ceny energii. I nie wiadomo, jak będzie z tymi tarczami, bo one też są kosztowne. To było nawet 100 miliardów złotych rocznie do dodatkowego kredytu, który musimy spłacić jako społeczeństwo. Więc rok po roku jest to niemożliwe. Jednocześnie ta zielona transformacja ma przyspieszyć i taka tarcza wtedy powinna mieć na przykład 200 miliardów złotych. Gdyby dla Kowalskiego miały być utrzymane ceny, to obiecują nam politycy, ale my wiemy, że jest to niemożliwe, jeśli unijni urzędnicy faktycznie zadeklarują 90% redukcję. Ile Kowalski zapłaci? No ale przecież obecnie wiemy o tym, że gdyby były ceny rynkowe dla Kowalskiego, no to my byśmy musieli kupować towary o 4% droższe. Inflacja by wzrosła o 4%. O 4%. Dodatkowe 4% inflacji. Tak, to jest między innymi dlatego ta jedna z tych przyczyn, że liczymy na to, że te tarcze zostaną utrzymane. Ale z drugiej strony, no to jest w tym momencie oczywiście, że wszelkiego typu dopłaty, to one, jeśli są takie załamania krótkoterminowe, to są sensowne, zaś jeśli długoterminowe, no to po to, żeby lepiej alokować dany produkt społecznie, to powinny być one rynkowe, ponieważ w tym momencie jest Będą, panie doktorze, rynkowe i bardzo wysokie. Ale to więc w tym momencie mamy z paru punktów widzenia. Po pierwsze, koszty życia są droższe. Z drugiej strony opłacalność przemysłu, no, o której mówimy, jest mniejsza. A więc po to, żeby być konkurencyjnym w aspekcie światowym, to my nie tylko musimy być jeszcze tańsi, a więc mniej musimy zarabiać, żeby konkurować. Możliwe, że będziemy wypchnięci w ogóle z przemysłu. Musimy znaleźć olbrzymie nakłady na tego typu transformacje, bo można sobie zadeklarować, że w ogóle CO2 nie będzie, ale to wszystko kosztuje w postaci takiej, że trzeba... No, 90% redukcja to jest jakby zadeklarowanie, że dobra, zostawimy wam do palenia drewno w kominkach. No, nie wiem, bo wtedy się też okaże, że to jest CO2 i będą ścigać tych palaczy drewna. Zaś jeśli chodzi o konieczne nakłady... Ale będą nakładali dodatkowe podatki na gaz, na ropę, jeśli chodzi na olej opałowy, na gaz, jeśli chodzi o ogrzewanie domów. Już wprowadzane są mechanizmy, a później zapłacimy dodatkowe opłaty na rachunkach. Znaczy... A do tej pory mieliśmy w końcu nawet dopłaty do gazu i... A tutaj jakby, no chcę właśnie powiedzieć, że nie zdajemy sobie sprawy, jak droga jest transformacja energetyczna. I... Ponieważ wszystko, powiedzmy, co wiąże się z tym, że
przeprowadza się transformację i rewolucję na odwrót. Bo zwykle to było tak, że wszelkiego typu rewolucje technologiczne to powodowały, że coś było tańsze. Teraz chcemy, żeby coś, co jest droższe, przeprowadzić, to oczywiście to musi, ktoś to musi zapłacić. Koniec końców płaci Kowalski. Niemniej nawet samo dojście do jakiegoś celu jest bardzo kosztowne lub niemożliwe. Ja tu cytowałem już niemożliwe od paru będzie lat zainstalowanie pieca na gaz w domach w Polsce po roku 2030. To też tak, ale żeby to zmienić, to po pierwsze, no to trzeba cały system energetyczny zmienić. Tych, którzy te źródła energii, to wszystko kosztuje. Przy planie 50%, a później to w takim suwaku takim, który był w Wall Street Journal, to wynikało, że przy polskiej strukturze, no to miało kosztować to w postaci nakładów inwestycyjnych, to 224 miliardy złotych. Rocznie. No więc, tak, rocznie. Więc rzecz niewyobrażalna. Ale mówimy o Fit for 55, czyli obniżenie o 50%, tak, a teraz o 90%. To 400 miliardów. Ale i powiedzmy, gdyby to była transformacja, która daje coś, produkt tańszy, lepszy i tak dalej, to tego typu transformacje by się opłacały, ponieważ możliwe, że znalazłoby się kapitały, które doprowadzą do tego, ale przy przyszłości się zwrócą. Tu tego nie ma. Tu jest nawet obiecane, że będzie gorzej. Przy czym zauważmy, to nie tylko jest to, że ten Kowalski mniej zarobi, ponieważ jego produkcja będzie droższa, więc żeby sobie skompensować, to będzie musiał niżej zarabiać. Nie tylko, że będzie musiał kupować produkty drożej, ale niestety on również będzie musiał inwestować nawet po to, żeby mieć ciepło w domu, w droższe nie środki. Nie będzie mógł sprzedawać nieruchomości, które nie spełniają standardów. Ale te, które spełniają, to później się okaże, że są droższe. I będzie coś takiego, że nawet my mówimy o jakichś bańkach związanych cenowych, ale zauważmy, jeśli te koszty budownictwa, one będą znacznie droższe. Obecnie się już szacuje, że około te różne regulacje to około 30% całości wydatków mieszkaniowych. O tym porozmawiam w tej wydłużonej części, którą będzie można obejrzeć na kanale YouTube. Tutaj stawiamy kropkę. Dziękuję panu za udział w dzisiejszym programie. Dziękuję bardzo. Panie doktorze, 1,18. Współczynnik dzietności, no to zbliżamy się powoli do Korei Południowej. Tam jest 1,00, a w stolicy Korei Południowej 0,60. To jest jakiś dramat po prostu. Panie doktorze, ile trzeba pomóc finansowo młodym ludziom, żeby jednak ta dzietność polepszyła się? Bo ja jednak podchodzę do tematu, że po prostu to są kwestie materialne, a nie kulturowe. Brakuje mieszkań, a pomoc dla młodych rodzin jest po prostu zbyt mała, żeby ludzie decydowali się bardziej na dzieci. No, w programie PiS-u 2005 roku, którego byłem autorem, no to było, z jednej strony było 400+. Pamiętajmy, że 400+, to wtedy to były teraz inne kwoty. Teraz jest 800+, ale to za mało, tak? Dobrze rozumiem. No, po pierwsze, no to oczywiście, jeśli chodzi o te 800+, to powinniśmy skorzystać z tej możliwości, jaka nadarzała się w lato, kiedy to Platforma Obywatelska była taka otwarta, zindeksować. No bo to jest nieodpowiedzialne, że to jest nadal decyzja jakaś tam polityczna, która wraz z inflacją wartość maleje. Niemniej tam było 400+, było rodzina na swoim, a więc żeby zapewnić mieszkania i oczywiście chodziło o to, żeby zrobić taki boom gospodarczy. No, charakterystyczne, że zrobiły to
te plany. Ale nie udało się, panie doktorze, nie udało się. Politycy zawalili sprawę w tamtym okresie, można powiedzieć, zbiorowo. Mówiliśmy o początku XXI wieku, o wyżach demograficznych, które mogły mieć dużo dzieci, ale rozjechały się po części za granicę. A w Polsce, jak widać, tych dzieci rodzi się za mało. I nie ma co ukrywać, każdy rok takiej dzietności to coraz więcej imigrantów w przyszłości. I to jest prosty mechanizm. I widzimy to w Unii Europejskiej. Bo z jednej strony mamy tą wielką dyskusję o nieprzyjmowaniu imigrantów. Nawet prezydent Macron ostatnio zaczął mówić takim nacjonalistycznym językiem. Jest problem z integracją milionów ludzi, a urzędnicy Unii Europejskiej, tu akurat trzeba przyznać, że no zgodnie z tym, co głoszą prognozy, mówią 5-10 milionów co roku. Czy po to, żeby prowadzić politykę prorodzinną, to trzeba to rzeczywiście ją prowadzić, a tylko mówić, ponieważ charakterystyczne, no, ten projekt Rodzina na swoim, rodzina, nie singiel, nie ktokolwiek inny, tylko rodzina. Rodzina na swoim, to nawet nazwę to wymyśliłem w nocy. Tak mnie po prostu... I to był program, gdzie były dopłaty 3% stałego oprocentowania, a reszta... Tak, czyli ten program, który zobaczyliśmy pod koniec rządów PiS-u w roku 2000... Nie do końca, ponieważ on był jednak lepszy, ponieważ to było na cały okres życia tego kredytu. Po drugie, nie uwzględniał... Tu są jeszcze dodatkowe opłaty, które bank ściąga, więc to w praktyce te 2% to jest ponad 5%. To jest jedno, a więc kredyty, które miały być oparte o stałą stopę procentową, która w przyszłości miała w ogóle zastąpić kredytowanie, miały być mieszkania. Powinien być boom. Dlaczego powiedziałem o Chinach? Dlaczego powiedziałem o Chinach? Ponieważ Chiny przecież doprowadziły do tego, że w pewnym okresie to budownictwo to było ponad 30% PKB. Żeby ożywić w ogóle całą gospodarkę, żeby te młode pokolenie wyżu solidarnościowego zostało w Polsce, a nie wyjechało, żeby mogło mieć dzieci, to było jeszcze dodatkowo 400 plus i bardzo, a więc bardzo taki i przyspieszyć procesy konwergencji. Obecnie my mamy z jednej strony zalew taki kulturowy, bardzo lewicowy. Z drugiej strony pod względem praktycznym to zauważmy, mamy dążenie... Panie doktorze, mamy coraz większe, ale wcześniej, jeśli mówimy o początku XXI wieku, to nie mieliśmy takiego zalewu i tutaj akurat pod tym względem ciężko to porównywać. Dlaczego? Ale przenieśmy się do przyszłości, panie doktorze. No tak, ale... Bo jesteśmy w sytuacji, mówimy gdzie... Mówimy o tym, kiedy to było wiadomo, że jeszcze można było mniejszym kosztem doprowadzić do pozytywnych zmian. Dobrze, a teraz co trzeba zrobić, panie doktorze? Tak, ale jedno zdanie tylko, bo to jest charakterystyczne. Charakterystyczne jest to, że program, nazwa, którą wymyśliłem, została, a został zastąpiony jako element wsparcia dla produktu bankowego, hipotecznego. I na tym właśnie polega cały problem, że my powinniśmy chcieć dążyć, przełamywać te wszystkiego typu lobby, które istnieją, które są niechętne z jednej strony, żeby była dzietność, a z drugiej strony niechętne, żeby była ta dzietność w Polsce. A dlaczego? Z czym problem? No, z czym? To jest bez sięgania do historii, to nie odpowiemy na to. Zauważmy, że w Starym Testamencie jest powiedziane, dlaczego... Że Polacy będą mieli niską dzietność w XXI wieku. Nie. Tam było lepiej. Jest powiedziane rozumowanie Faraona, kiedy się decydował na zahamowanie dzietności Żydów. Tam było powiedziane, że musimy coś zrobić z tą dzietnością. Ponieważ inaczej, to w chwilach słabości naszej, oni sprzymierzą się z naszymi przeciwnikami. No więc dlaczego
Czyli pan doktor sugeruje, że obce siły doprowadziły do takiej dzietności w Polsce? Powiedziałem, z jednej strony jest ideologia, a z drugiej strony jest interes innych potencjalnych naszych przeciwników. Więc dlaczego oni mają nie współpracować przy tego typu działaniu? I dlatego też to wszystko jest bardzo trudne do zmiany. I zmiana nastąpiła bardzo prosta. Z jednej strony to my jesteśmy zmuszani do tego, żeby konkurować coraz niższymi płacami. Po to, żeby konkurować coraz niższymi płacami, to mówi się już obecnie o tym, że my ze względów demograficznych musimy sprowadzać tańszych pracowników. To konkurowanie kończy się na tym, że my z jednej strony mamy aspiracje zachodnioeuropejskie, młodzi ludzie mają aspiracje zachodnioeuropejskie, a z drugiej strony niskie wynagrodzenie. Próbują to w jakiś sposób skompensować zwiększonymi kredytami po to, żeby żyć na tym lepszym poziomie. Albo zwiększeniem godzin pracy, posiadaniem kilku prac. Bo tak jak spojrzymy na Koreę Południową i Polskę, panie doktorze, tak, ale absolutni liderzy, jeśli chodzi no tak, o ilość godzin w pracy. Tak, i z jednej strony to z jednej strony dłużej pracować, mniej czasu mieć również dla rodziny, a z drugiej strony coraz więcej zajmują te płatności kredytowe. I stałe. I w tym momencie, jeśli nie ma stałego czynnika takiego na dzieci, i takiego jak 800 plus i więcej, to w tym momencie te dzieci są naturalnie wypychane. No oczywiście my potrzebujemy mieć kimś się zajmować, więc młodzi ludzie kimś się zajmują, mają pieska, mają kotka, a czasami po parę piesków. I wtedy to nawet... Albo parę kotków. Tak, parę kotków. Ponadto, jeśli patrzymy na kwestie kulturowe... Ale no dlaczego to... nikt nie ma chomików, panie doktorze? Proszę? Mają, myślę, chomiki, tylko może chomiki to mogą być bardziej krótkoterminowe. Tylko się nie chwalą po prostu. Tak, ale następna jest kwestia. Rodzice są pozbawieni władzy rodzicielskiej, ponieważ okazuje się, są bardzo spętani tym, jak muszą dyskutować z dziećmi. Na samą myśl, że mają mieć dyskutować z większą ilością dzieci, to też myślą o tym, że może lepiej nie mieć tych dzieci. A koniec końców, to też się później okazuje, że mają coraz większe problemy z tymi dziećmi, a żeby jeszcze te dzieci czasem nie chciały pracować za większe wynagrodzenie, to się już teraz ta lewicowa indoktrynacja wymyśla sobie, żeby może one w ogóle się nic nie uczyły w szkole, tylko żeby po prostu grały na tych smartfonach i na komputerach. Ale przecież to jest droga donikąd. Przy czym jeśli mówimy o Korei, Japonii, to zauważmy. Podobno w świątyniach buddyjskich to najwięcej to tych ofiarnych świeczek, nie wiem czego, to się to palą uczniowie i studenci. Bo oni tam naprawdę dążą do pozyskania Panie wiedzy. Panie doktorze, jest... dobrze, to teraz tak przejdźmy do czynników kulturowych. Zaraz tutaj wyświetlimy wykres, który pokaże, że w ciągu ostatnich 30 lat w krajach, w których jest problem właśnie z demografią, widzimy, że poglądy lewicowe wśród kobiet, liberalno-lewicowe, rosną bardzo dynamicznie i to widzimy właśnie w Korei Południowej, w Wielkiej Brytanii, a w Korei Południowej, jak spojrzymy na ten wykres, wśród mężczyzn rosną poglądy konserwatywne i wypisz, wymaluj sytuacja z młodymi Polakami. I teraz tak, dlaczego? Bo mamy ten kryzys finansowy i jego skutki tam około 2010 roku. To wina internetu, tego rozpowszechnienia komórek, smartfonów, których wcześniej przecież nie było, ale już zapominamy. Tak to wszystko szybko się dzieje, że te kobiety zaczynają mieć poglądy lewicowo-liberalne, no bo tak jak się spojrzy na magazyny kobiece, no to są te same. Piszą mniej więcej to samo, czyli rozwódźcie się, bo adwokaci też muszą z czegoś żyć. Znaczy,
Ja myślę, że tu jest o tyle ciekawa sprawa, ponieważ jednym z krajów, który ma potężny kryzys demograficzny obecnie, który jest często naświetlany, no to są Chiny. I więc bardzo charakterystyczne. Tam była polityka jednego dziecka, przy czym też charakterystyczne. Ta polityka jednego dziecka prowadziła do tego, że mieli dzietność wyższą niż w Polsce, gdzie nie było takowej polityki. To był również też pomysł na to, jak zmniejszyć te Chiny. I udało się im do tego przekonać. Myślę, że to komunistyczne, te władze chińskie do tego się przyczyniły. Przy czym charakterystyczne jest, że w zeszłym roku, apelując do Związku Kobiet Chińskich, przywódca Xi, a więc partii komunistycznej, która tak naprawdę jest, już nie jest do końca komunistyczna w Chinach, zaapelował do nich o te działania na rzecz zwiększenia dzietności. Przy czym bardzo charakterystyczne, stwierdził, że głównym winowajcą to jest po prostu ten światowy feminizm. Przy czym, co jest bardzo charakterystyczne, dawniej, jeśli chodzi o Chiny, to te ośrodki planowania rodziny, to one dążyły do tego i zmuszały do przyspieszonej aborcji, do tych problemów związanych z Chinami, które też rozbudziły feminizm, ponieważ nagle się okazało, że jak jest 20 milionów Chińczyków, mężczyzn więcej niż tych potencjalnych kobiet, to Chinki również stały się bardzo wybredne. Ale to samo w Polsce, bo mamy w końcu też liczne zestawienia GUS-owskie i między innymi, jeśli chodzi o liczbę singli, to jest o 1 000 000 więcej singli niż singielek. To jest, przez analogię, to jest ta sama sytuacja? Tam to jest związane z tym, że aborcja była selektywna i powodowało, że Chińczycy, decydując się na jedno dziecko, to byli zdecydowali się, i to samo w Indiach. W Indiach jest jeszcze większa nadwyżka, to dlatego Hindusi wysyłani są, można powiedzieć, do każdego kraju na świecie, żeby nie tworzyli problemów siebie. To też, jeśli chodzi o Chiny, to też jest jedna z przyczyn tej oczywiście ekspansji. Chiny są bardzo ciekawe, Indie również. Wróćmy do Polski. Co trzeba zrobić na przyszłość, żeby sobie z tym poradzić? Wydaje się, że obecnie to jest nie tylko kwestia tam 800+, ale po prostu całej polityki bardzo, bardzo zdecydowanej, prorodzinnej, żeby się opłacało mieć dzieci, żeby każdy odczuwał, przynajmniej jeśli chodzi w tej części finansowej, że jeśli nie ma dzieci, to będzie miał problem z emeryturą. Jeśli ma dzieci, to nie będzie miał takowego problemu. Te koszty, to nie może być, to już nobliści w zeszłym wieku wymyślili, że problem z dzietnością to jest tego typu, że dzieci to jest korzyść dla społeczna, ale koszt jest indywidualny i to należy, państwo powinno to zmitygować, jeśli chodzi o kwestię dotyczącą kosztową, ale z drugiej strony, no to oczywiście musi być działanie związane z polityką prorodzinną na polu kulturowym. I co charakterystyczne, no w Chinach te komórki planowania, które dawniej dążyły do tego, żeby i ścigały Chińczyków, jeśli mieli więcej niż jedno dziecko. Teraz są już natrętne. Wall Street Journal to podał, że są tak natrętne, że Chinki się skarżą, ponieważ po prostu one przychodzą do rodzin i ingerują w to, żeby mieli większą ilość dzieci. No ale z tego wynika, że w jednych krajach to poważnie się do tego podchodzi, a w drugim jesteśmy nadal w jakimś innym świecie. Przy czym jednocześnie musimy pamiętać, koszt imigracji to jest bardzo poważny na koszty tego, żeby czyli to była jesteśmy w świecie psiaczków, wysokich cen nieruchomości, bo to nie pomaga, Netflixów, tak, ale nawet i mediów społecznościowych. Nawet prosta rzecz. No, proszę zauważyć, no, nie ma
jest opodatkowane, co można dzieci. Jeśli chodzi o pieski, to one są opodatkowane, jeśli chodzi o wszelkiego typu produkty. Zaś proszę zobaczyć, no Warszawa, no to jest jakiś koszmar, jeśli chodzi o odchody psie. Nie ma podatków od psów. Ja powiem tak, ja widziałem, byłem świadkiem... No to może u pana na osiedlu, że tak powiem. No, to, no tak. No, że tak się akurat... Na bardzo dobrym osiedlu mieszkałem na Saskiej Kępie, więc można powiedzieć, no to jest bardzo... bardzo taka nowoczesne otoczenie, które powinno zbierać woreszka foliowy. Ale tam, no to ale zbierać, może, no ale proszę pana, wieczorem to właśnie niech wychodzą panie, tylko wychodzą panowie i często nie widzą, gdzie te psy biegają. Ponadto, no to jest bardzo przygnębiające, jak się widzi bardzo eleganckie panie, które prowadzą dwa albo trzy pieski. No, oczywiście rasowe. I to jest niewątpliwie jeden z większych problemów, którym powinniśmy się zająć. My słyszymy. Ale powinniśmy też wiedzieć, bo ja od 2011 to już mniej się zajmuję tą polityką demograficzną i tym ostrzeganiem. Zresztą bardzo wiele artykułów miałem w tym okresie. Do 11 powiedziałem, że 11 to jest taki przełomowy, kiedy ten już wyż demograficzny, postsolidarnościowy, to już z przyczyn biologicznych nie będzie mógł mieć dzieci. Ale też ostrzegałem, mówiłem, no bo tam w tych publikacjach CIA była taka informacja a propos dzietności i pod spodem była taka informacja, że w zależności od tego, jaka jest ta dzietność, to należy się liczyć, że ten kran będzie zmierzał w danym kierunku, jeśli chodzi o znaczenie demograficzne. My byliśmy na 13 miejscu wtedy od końca na świecie. Ja sobie sprawdziłem, jaki kraj jest 13 pod względem wielkości ludności, 13 o świecie. No tak zgodnie z tą notatką. No to było Nauru. Tam później się zmieniały, ale to nieznaczne, jeśli chodzi o te wielkości. Wie pan, co to jest za Nauru? Co to no za to państwo? Na ocenie spokojnym. Tak, taka mała Każdy mała Polak chciałby pojechać tam na wakacje, panie doktorze. Tak, no, tak, ale wtedy jechać podróże, tam panie doktorze. Była znana podróże dla kobiet w dzisiejszym świecie są absolutnie ważniejsze niż posiadanie dzieci. I taka jest niestety prawda. I możemy sobie długo dywagować. Znaczy, powinniśmy. Ale panie doktorze, zmienić. Unia Europejska ma to rozwiązanie. Może mocno opodatkować podróże lotnicze, bo kto to widział, żeby tak ziemię niszczyć i latać samolotem? Pan to samo mówi, jak za czasów Solidarności mówiono, że no, ten stan wojenny to się przyczynił do zwiększenia dzietności. To myślę, że to nie jest w tym kierunku droga, ale zauważmy... 700 tysięcy, 800 tysięcy, a zeszły rok, panie tak. doktorze, 270 tak. tysięcy. To musimy już powoli to musimy żyć, żeby zachować naszą substancję demograficzną, to musimy zacząć przeciętnie żyć około 200 lat. Tylko w jakiej... I co się stanie z tym rynkiem nieruchomości przy tej dzietności? No i... Widzimy w Japonii. No, jeśli chodzi w Japonii, to jest bardzo tam charakterystyczne. To tam wiele różnych przykładów, w jaki sposób należy działać. 30% nieruchomości stoi pustych, głównie na prowincji. Można kupić za 10 tysięcy dolarów, zamieszkać na japońskiej prowincji i w ten sposób no tak, tylko, że... nie myśleć o tym, jak niska dzietność jest w Polsce. Znaczy, i co to pan, jest zielona transformacja. Wie pan, że te Japonii właśnie nie chcą zamieszkać na tej prowincji. Dlaczego? Ponieważ
Młodzi ludzie wolą jednak widzieć takie otoczenie bardziej młode i z większymi perspektywami, nie takim, gdzie może jest i dom starców, albo i szpital, ale nie można znaleźć miejsca w szkole. Wszystko przed nami, panie doktorze. Europa staje się jednym wielkim domem starców. Myślę, że można tak powiedzieć. Tak, ale też zauważmy, a propos ostatnie te trendy. No, po jednym z takim, no to jest kwestia takiego oszukania tej całej przyszłości. No, nie masz teraz dzieci, ale w przyszłości możesz mieć. No bo jeśli nie naturalny sposób, to in vitro. No mamy teraz dopłaty. Będziemy dopłacać. Nie dopłacamy do dzieci, dopłacamy do ale jeszcze można mrozić jajeczka, panie doktorze, pan nie, jest zacofany, ale nie zna sobie, pan wszystkich technologii. Pan idzie w tym kierunku, żeby powiedzieć, że właśnie... Nawet Unia Europejska dopuściła imprinting, panie doktorze. Można wybierać sobie kolor oczu, włosów, jak tak, w supermarkecie. Ale pan mówi o czym innym. Pan mówi o tym, że my w końcu to staniemy się rzeczywiście państwem, gdzie będzie po prostu może 50-60 milionów ludzi zamrożonych, których nikt nie urodzi. Ale to nie jest droga donikąd. Zatem może się uda znaleźć inną drogę. Dziękuję jeszcze raz za udział w dzisiejszym programie. Dziękuję bardzo.